Witajcie, nazywam się Magdalena Stajno, jestem opiekunem oddziałów w Katowicach i w Chorzowie. Oprócz tego jestem koordynatorem do współpracy międzynarodowej. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o projektach, które jako fundacja przygotowujemy dla naszych podopiecznych. Ważne moim zdaniem tutaj, żeby zaznaczyć, że podopiecznym Fundacji Iskierka nie jest tylko dziecko, które ma u nas założone subkonto, ale wszystkie dzieci, które leczą się na czterech oddziałach w Polsce, czyli w Katowicach, w Chorzowie, w Zabrzu i w Rzeszowie. Jednym z projektów dla naszych podopiecznych są warsztaty arteterapeutyczne na oddziałach. Staramy się robić je bardzo regularnie, bo raz w tygodniu pojawiamy się na każdym z czterech naszych oddziałów w Zabrzu, Chorzowie, Katowicach i w Rzeszowie, wprowadzając odrobinę zabawy do szpitala. Są to albo zajęcia plastyczne, albo spotkania z ciekawymi osobami. Są to tematyczne wydarzenia, czyli na przykład jak są święta Bożego Narodzenia, to malujemy bombki. Jak są święta wielkanocne, to stroimy mazurki, pieczemy pączki, robimy zajęcia kulinarne. Dużo by można tego było tutaj wymienić. Staramy się zamienić tą szpitalną rzeczywistość choć na chwilę i dać dzieciom i rodzicom odrobinę wytchnienia, radości i dobrej zabawy. Oprócz warsztatów na oddziałach mamy również szereg projektów dedykowanych podopiecznym, którzy już ukończyli leczenie albo są w trakcie leczenia podtrzymującego. Między innymi są to takie wydarzenia jak bal karnawałowy albo piknik, na które zapraszamy całe rodziny, dzieci wraz z rodzeństwem, rodzicami, dziadkami. Pomaga nam to zintegrować całe rodziny po długim okresie leczenia. Od kilku lat staramy się organizować szereg wyjazdów dla naszych podopiecznych. Między innymi jest to projekt z Toyotą w świat, organizowany dzięki wsparciu naszego partnera Toyoty Czajki. Projekt polega na tym, że dziecko jeszcze w trakcie leczenia zaczyna sobie wyobrażać i marzy o jakichś miejscach, które chciałoby zobaczyć w Polsce. Kiedy następuje już ten dobry moment, kiedy lekarze pozwalają na taki wyjazd i pozwala na to stan zdrowia dziecka, jesteśmy w stanie go zrealizować i wcielić w życie. Wtedy dzieci wyjeżdżają w różne miejsca w Polsce i spędzają tam cudownie czas. Tak jak wspomniałam, organizujemy cały szereg wyjazdów dla naszych podopiecznych. Nazywamy je akcją Lato. Akcja Lato składa się z wyjazdów różnego typu. Są to wycieczki jednodniowe, dwudniowe, pięciodniowe, czterodniowe, w zależności od tego, gdzie jedziemy i co chcemy zobaczyć. Odwiedzamy różne miejsca w Polsce, ale też poza nią. Możemy pojechać nad morze albo na Mazury, możemy pojechać w góry albo do stolicy, w zależności od tego, jaki mamy pomysł. Są to wspaniałe wyjazdy też z tego powodu, że dają możliwość dzieciom zintegrowania się z innymi dziećmi, które przeszły przez tą samą chorobę i były w podobnej sytuacji. Jest to też wspaniała okazja dla rodziców do zintegrowania się z innymi rodzicami, którzy jak nikt inny tak naprawdę zrozumieją ich położenie, ich sytuację, co daje im ogromne wsparcie. Teraz chciałabym Wam opowiedzieć o naszym cudownym projekcie, jakim jest Dziecięca Orkiestra Onkologiczna. Jest to wydarzenie, projekt, do którego zapraszamy dzieci, które są świeżo po leczeniu albo nawet w trakcie leczenia. Staramy się w ten sposób zamienić ich szarą, szpitalną rzeczywistość na coś zupełnie innego. Okraszonego ogromem wspomnień, niesamowitych emocji i masą pozytywnej energii. Na 4 dni dzieci dostają do rąk instrumenty perkusyjne i pod batutą dyrygenta stają się po prostu orkiestrą. Uwieńczeniem tego projektu jest koncert, na którym występują wraz z profesjonalną orkiestrą i sławnymi muzykami. Jest to cudowne wydarzenie, po którym dzieci są przepełnione pozytywną energią i mają naprawdę coś, o czym będą pamiętać do końca życia. Nie jestem w stanie wspomnieć tutaj o wszystkich projektach, jakie organizujemy dla naszych podopiecznych. Jest ich naprawdę dużo i mają bardzo różny charakter. Natomiast w tym wszystkim przyświeca nam tylko jedno. Chcemy, żeby dzieciom było dobrze, żeby było im wesoło. Chcemy wprowadzać dobrą, pozytywną atmosferę wszędzie tam, gdzie się pojawiamy. Czy to jest w szpitalu, czy poza nim, czy na dużych imprezach, czy na mniejszych. Do tego dążymy.
Zapraszam do śledzenia naszej strony, do odwiedzenia naszych profili na Facebooku czy na Instagramie. Tam można poczytać o naszych działaniach. Bardzo dziękuję.